Trzeba mieć konkretny pomysł na to, co się chce robić. Wydaje mi się, że naprawdę wychodząc na taką scenę w tym momencie i czując, że to jest ten moment, jakby musisz wiedzieć, kim jesteś w 100%. I jakby znaleźć też mądrych ludzi, którzy pomogą ci zrealizować to, o czym marzysz. Bo samemu jakby artyście, wokaliście też, myślę, ciężko byłoby to zrobić. Rzeka karta wylewa się na pusty plac. Zagrałem setki koncertów z zespołem, solo z pianem. Otwarte, zamknięte, rock'n'rollowe, jazzowe, akustyczne, folkowe. Na scenie różnych programów telewizyjnych, na scenie Masta, naprawdę dużo. I wierzę, ufam sobie i własne doświadczenie naprawdę. Mam nadzieję, odpowiadając na pytanie twoje, że to mi pomoże w tym, abym otworzył też serca, trochę głowy i chęci do spełnienia marzeń, ponieważ wydaje mi się, że tu zdecydowanie można spełniać marzenia. A kto z tej czwórki, którą teraz mamy od początku, jest według ciebie najlepszy? Cała czwórka jest super. Ale musi być jakiś twój faworyt, przecież wybieraliście, podejrzewam, nie wszystkich naraz. Niech pokaże, co potrafi, mam nadzieję, w jakiejś bitwie.